song. Pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, get framing and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warmth. If you're broken, I'll mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. 600, 582, 175. 175. Numer obrączki 10425, oddział 414. To wypuszczamy ją. Strike one, your lies. Druga z naszego udziału 4619. Dancing in the dark, howling on the stars, wondering where the devil you are. Who you wanna see? Why it isn't me? We got so far. Now you can hear me say, baby. W tej chwili jest 43. No to też się przysiekły w miarę. Nie no, tak nawet ładnie siadają, no ładnie. Grupami tak po 5, po 6 nieraz. O. I o której miałeś w miarę głębie? O który pierwszy? Zaraz
4 godziny? Prawie 20 minut, 18. No to właśnie to podobna prędkość. Zresztą bo mi były 4 godziny, czekaj, 22, 4 godziny 12. No, ty masz krócej, no ile masz? A 316, 430. Aha. No u mnie gdzie 320 coś jest. No, no. Ale właśnie miał troszkę większy wiatr, nie? Tak, zmagał się, zmagał się. Zmagał się. A ile ważyłeś? 59. No to tak, że jest dobrze, nie? No nie jest źle, no ważne, żeby jeszcze, no jest, nie ma, brakuje dwóch ważnych gołębi. No myślę, że poradzą, bo takie od 3 latka i 2 latka. No to i u mnie też nie ma, nie ma kurde, to jest 6-letni, nie ma jeszcze takiej starej cienicy. Dwuletni chyba to i siaki, no siaki to jest i rocznie, chociaż tyle kurde, coś tam posiadało. Mhm. Miarę, także dzisiaj nie jest wiarę, ale ogólnie co z tego kurde, jak tutaj chłopaków nie ma. Nie? Mhm. No u mnie dwoje wyrzuciłem, jedno z naszego oddziału, dwuletnią samicę i roczne 414. Nie wiem, poleciało. Weszły na ogonie. No, ja u mnie to tak usiadały za moimi, ale to gdzieś po ziemi. Aha, od tyłu, patrz, od tyłu usiada. Ja tu się zmienia, to będę się... Od wydyszowa? Przeciągnę. No słyszę. Na brzuchu lądował. No, nie ma. No. Lot wymagający. Pokażę ci brata walecznego, co pierwsza była półśrodka walecznego, a ten brat drugi. To z dzisiejszego lotu? Z dzisiejszego lotu, tak. To jest brat pełny, brat walecznego na derbie. On siadł jako, w zeszłym roku był drugim lotnikiem oddziału. No w tym roku ma komplet konkursów. Fajnie leci, do szpicowy. Drugi kolejny fajny lotnik w tym roku. Też komplet konkursów. Dwulatek. Ma dwa super konkursy do A. Dzisiaj przyleciał, no, poprawił, pan bardzo poprawił. Miał komplet, ale no, dwa szpicowe konkursy, no zobaczymy, jak tam dzisiaj wyjdzie. Ja też taki, ten taki większy, postawniejszy było, mi się wydaje, nie? No i tam jest jego brat, też obydwa super lecą. Grzesiek Tomczyk pytał, czy jest ten siek, nie, bo on ma brata jego w rozpłodzie i po nim mu też super lecą gołębie, po tym bracie z w rozpłodzie. On ma dwoje lotowanych od razu uczniaków. I samica, i samiec. No tak fajnie lecą. To tutaj są samce z samicami teraz po locie, nie? Tak. No to ich nagroda. Przylotu. I długo tak po przylocie one siedzą razem? No, to zależy od trudności lotu. No, godzina, dwie. Aha. I porozłamcam. No bo one, wiesz, tam zjadły troszkę, dziobnęły, napiły się i czekają na jedzenie, nie? To nie ma ich co długo głodzić, bo muszą już zjeść dobrze, żeby się posilili. A w pojniku po przylocie to co dostają, jakiś, nie wiem? No, elektrolit i witaminy takie dla stopu, żeby się szybko regenerowało. No, to mi się wpić chce. Też fajnie przyleciał dzisiaj. Kategoria A, żeby poprawić, to jest oryginał od Marka Zająca. On się mutkiem na tej bombie zawiesił i przyszedł mi w zeszłym roku i z mutkami go wkładałem i tak nie wiedziałem, co z nim zrobić, ale obronił się ładnie na to. To jest córka. No, się wnuczka olimpijczyka, to z nim partnerką jest i po samicy, po wnuczka brata Porto.
Ale widać, że od razu jak z lotu gołębie przyjdą, to pierwsze co woda. Woda. Muszą się uzupełnić, nawodnić, nie? Tak. Posiedział z samiczką w celi i cały czas przy pojniku stoi i pije. Samiczka duża od niego, taka, tak, widać, że... No, bo to jest z linii Porto, to wiesz, to są te kamenarskiego ręki, no, gołębie, to no, są dość duże. No i zresztą syn olimpijczyka też jest dość duży, to fajnie, jest dość pokaźny. No, te dwa nie były na locie, ten głowy i ten, to są późne gołębie. Już zrobiły trzy loty wcześniej, teraz ich oszczędzam. Nielotowane na młode. Ale powiem szczerze, tak jak do niego patrzę, że gołąb potrafi tyle no stop przy pojniku siedzieć, stać dosłownie, nie? On pije i pije i pije. To dla mnie, powiem szczerze, że tak było. Wiesz, uzupełnia. Tak, tak. Braki. Dał siebie wszystko, to... No i jednak widzisz, czasami warto dać szansę gołębiowi, który się zawiesił, przyszedł po roku. Po rok czasu by nie było, nie? No. Z bomby, z lotu młotych, z pierwszego lotu bomby. I dałem mu szansę, układałem go z młodymi w zeszłym roku. Też była bomba w trzecim locie, przyszedł chyba w piątym dniu. No i w tym roku jest... Odwdzięcza się. No, jest dobry. Się boi wskoczyć dalej. Masz na pić. Walecznego, którego odkupiłem z lotów z Krakusa, wspólnego gołębnika. No i też jego pełna siostra siadła w tej pierwszej czwórce. Podjął lotkę. No on też fajnie siadł, bo tam jest 2001, to jest też w czubie siadł. W tej czwórce, nie wiem, ale chyba tam. No nie zatypowany, bo nie mam szczęścia do niego. Jak go zatypuję, to siada później. Jak niezatypowany siada fajnie. No ale dość też fajne błędy są. Jakie jest zbudowane. Mięsień taki nawet nie bardzo silny. Tutaj mówią, że patrzy się na mięsień, nie? Tak. Że powinna chodzić tu na tym mostku taka kropeczka czerwona, nie? No, to jest w formie go, oznak tak? Oznak formie, no. A jak już ma na przykład... I tutaj no, na tym piórku przetłuszczenie, nie? Jak jest. No. Ale ma chyba tu nawet, ma, nie? Ma. Nawet tu. Tak. Im szersze, tym jest lepiej, nie? Tak. To jest taka oznaka formy. Ale tu ta jasno-różowa pierś i czerwona kropka, która chodzi mu po mostku, no to wtedy jest gołąb w takiej optymalnej formie. Wiadomo, że po locie tą spalił trochę, tak, ale jest fajnie. Ale powiem szczerze, że zadziwiająco jest dosyć cicho. One siedzą, buczą, nie? Jest cicho. Nie jest tak jak przed lotem, jak się wpuszcza partnerów, że tak. Tylko jest naprawdę tak cichutko, jest widać lot, tam. Trudy lot. Że te gołębie jednak dały z siebie wszystko. I nawet, że partner jest partnerem, to nie ma tylko cichutko, buczą, jest naprawdę, no przecież na spokojnie wszystko.
a teraz do jedzenia to co one dostaną po... Super dietę. Super dietę? No. Aha, aha. I to, bo to będzie pierwsze karmienie po... Jeszcze teraz tam parę orzeszków dostały w nagrodę, a później będzie super dieta. Jak podsadzę samicę. Czyli gdzieś tak za półtorej godziny, no. Gdzieś tak, nie? Ogólnie dzisiaj będą mocno karmione, w sensie na tak, to wieczorne karmienie takie. Tak. Będą mocno białkowe. Żeby się odbudowały też, nie? Tak, tak, no bo to już teraz do 3500. I to jak się wiatry nie zmienią, to znowu będzie, żeby ludzie wytrzymali ten tempo. A mam takie pytanie, a minerały na przykład są zbierane przed lotem? Nie, w czwartek nie. Kiedyś zabierałem, teraz nie. Ugryty, szłanie to są pigsteiny od Klausa, ale które nie zabierają soli, to wiesz. Jest go, czyli to pobiera tylko tyle, ile potrzebuje. Nie to, żeby się obżarł grytami, minerałami, tylko ile potrzebuje, tyle uzupełnia. I minerały ogólnie są dosypywane, co tam załóżmy? Tak, sukcesywnie, wyczyszczone i dosypywane. Po przylocie cichutko, spokojnie buczą sobie w celach. Tam co po niektóry sam czy gdzieś nie, wyskoczy. To nie był na locie. Aha, te dwa nie były na locie. To są późne. Ten jest po wdowcach. Po wdowcu takim fajnym. Jego ojciec i ciotka super leco, te 20-50. Bo miała takie fajne 8 konkursów w zeszłym roku. I teraz też fajnie leci. I u Marka Zająca, ta siostra z Gniazda, co miała 6 koeficjent B. No to właśnie to są po jednej głębiach po synie olimpijczyka i po córce 601 od doktora Schwida. Z takim super lotnikiem, bo już nie żyje ten 601. O, będzie walka. Moment, wyprzygani. Ale to też nie taka oznaka tych gołębi, że pilnują celi. Pilnują, to jest do terytorium. No. To jest dobre, to jest. Wzmacnia więź. Motywuje, nie? Jednym słowem.